Tom trzeci, rozdział szósty. Wybór piastuna w dni kilka po całej rozszedł się ziemi. Podawano sobie wieść o nim z zagrody do zagrody. Dziwili się wszyscy, a im dalej od Gopła, tym powieść o osobliwszej Bogu wyroczni i woli inaczej była opowiadaną. Wierzyli wszyscy, iż to było zrządzeniem woli, która światem rządzi. Obcy ludzie, jacyś nieznani, przyszli jakby umyślnie zesłani. Rzucić słowo, możni nie mogli się im sprzeciwić. Jednym głosem i wolą wywołano starego bartnika z lasu, uciekającego pochwycono i zmuszono do panowania. Leszkowie tylko i co im sprzyjali, a krwią byli związani, nie śmiejąc nic rzec, smucili się bardzo. Lękali się ci, co do ich rodu należeli, aby ich nie wytępiono i zemsty nad nimi nie szukano. Na wiecach późniejszych Miłosz stary, głowa rodu, nie pokazywał się więcej. Ze ślepym Leszkiem swym zamknął się w osamotnionym grodzie, obstawił strażą, podwoił załogę, siedział cicho. Starzec teraz jedną tylko żył nadzieją, że się po oślepionym dziecięciu potomka doczeka i we wnuku na nowo odrodzi. Dla Leszka wyszukano żony. Stara macierz stała się piastunką dwojga dzieci, czuwając ciągle nad nimi. Dano mu dziewczynę 15-letnie, a że ślepota jego uczyniła dziecinnym, bawiło się ich dwoje pod dębami starymi przy matce, jak gdyby zaledwie rozpoczynali życie. Leszkowa żona, którą Białką nazywano, ślepemu swemu siedzącemu przy niej śpiewała, on grał na gęśle, a matka stara bajki im o bohaterach prawiła i tak dnie schodziły powoli. Ojciec ukryty przysłuchiwał się czasem wesołemu gwarowi smutnej pary, nie pokazując się i nie mieszając do rozmowy, aby słowem jakim, nieostrożnym, boleści i nieszczęścia nie przypomniał. Osłodzić chciano życie biednemu kalece, dla którego świat był w jednym głosie i sercu jednym. Dni tak płynęły, niepostrzeżone, jedne za drugimi, wszystkie do siebie podobne. Rzadko głos obcego człowieka u wrót się odzywał, rzadziej jeszcze wpuszczono kogo do grodziska. Starszyzna z Bumirem kilka razy domagała się widzenia z Miłoszem. Raz jeden tylko wpuścić ich kazał, powiedział, że do niczego mieszać się nie chce, i odprawił, a gdy potem z naleganiem wrócili, już im nawet wrót nie otworzono. Jednego z pierwszych dni, gdy po obiorze piastuna Leszkowie się niepokoić zaczęli o siebie, zastukano do wrót gwałtownie. Było z południa. Stary Miłosz leżał pod dębem na uboczu, za drugim Leszko z Białką siedzieli o gruby pień oparci. Stara matka była z nimi. Od Białki z dębów stadem zlatywały się gołębie, a ona je rzucając ziarno karmiła. Przy Leszku leżały psy jego, które on pieścić lubił. U nóg starego Miłosza wyciągnięty mruczał niedźwiedź jego niedostępny, nieodstępny i dwie sroczki domowe skakały. Gdy u wrót hałas dał się słyszeć, gołębie pierzchnęły na drzewa. Psy szczekając i ujadając się zerwały i niedźwiedź począł mruczeć, choć mu się łba z ziemi podnieść nie chciało. Sroki narobiły wrzasku, biegając i podskakując po ziemi, to przysiadając na gałęziach. Tymczasem stróż u bramy wylazł na pomost górny i przypatrywał się, kto przybył. Stało tam dwóch ludzi, opończami lichymi otulonych, wyglądających biednie i ubogo, z poza słanianymi twarzami. Przed chwilą straż chodząca na wałach ujrzała ich szybkim krokiem wychodzących z lasu, gdzie zapewne konie zostawić musieli, bo w zaroślach coś migało. Stróż nie mógł dopatrzeć twarzy, lecz z ruchów i głosu domyślał się młodych ludzi. Obaj niecierpliwie domagali się, aby ich do rozmowy do Miłosza wpuszczono. Odźwierny im odmówił. Kneś chory, do niego nie wpuszczają nikogo. Na próżno napierali się i łajali, nie pomogło nic. W ostatku jeden z nacierających tak do bramy zdjął z palca pierścień i ukazując go rozkazał stróżowi, aby natychmiast niósł ten znak do pana.
Przez otwór zasuwany we wrotach, ująwszy pierścień, który był przepołowiony i na palcu łańcuszkiem się trzymał tylko stróż, powlókł się pod dęby do pana i bijąc mu czołem oddał do ręki. Miłosz popatrzał, westchnął. Coś jak łza potoczyła mu się po policzkach i brodzie, skinął na żonę, aby dzieci precz do dworu odwiodła i kazał wpuścić tych gości. Pierzchnęło wszystko z podwórza, psy nawet powlekły się za Leszkiem. Odsunięto drągi, otwarto wrota i dwaj przybyli weszli z wolna. Tuż za wałem zmieniły im się zaraz postawy i twarze. Stali tam wprzód skurczeni i pokorni. Tak się im wyprostowały barki, podniosły czoła, zaświeciły oczy. Byli to Leszek i Pepełek, dwaj synowie Chwostka. Oglądając się niemal pogardliwie dokoła, zbliżać się poczęli do Miłosza, który się nieco podniósł, gdy ich zobaczył, ale nie wyszedł na spotkanie. Oczy tylko zwrócił, by się im przypatrzeć z daleka. Gdy przed nim stanęli, ręką ich powitał i czekał. Natenczas starszy się odezwał do niego. Dostaliśmy i my się do was, Kneziu, z niebezpieczeństwem życia, bo my, tutejszego pana dziedzice, jak zwierz dziki jesteśmy ścigani. Wy tu jesteście zamknięci, nie chcecie bronić praw swego rodu. Przyszliśmy was zmusić, abyś szedł nam pomagać i dał ludzi. Miłosz się popatrzał groźno na obu. Wy mnie zmusić? Jęknął powoli. Tak, ciągnął dalej starszy. Tak, ja po ojcu odziedziczyłem władzę, choć młody. Panem jestem i nad krajem, i nad wami. Przynajmniej rodowi własnemu i krwi nie dam się przeciwko sobie podnosić. Miłosz słuchał. Niekiedy mu oczy błysły. Niedźwiedź u nóg jego leżący głos obcy i ludzi, czując nowych, mruczał dziko. Zdawał się czekać tylko skinienia, aby się rzucić na nich. My musimy, ciągnął starszy, i ziemię naszą i gród odzyskać. Wszyscy Leszkowie muszą pójść z nami. Tę czerń i tłuszcze, co podnosi głowy, trzeba zgnieść i wytępić, wybić i spętać. Mówił powoli, przestając co chwila i wyczekując. A żali nie odezwie się Miłosz. Kneś milczał. Przyszliśmy oba zapytać was, czy z nami trzymacie czystą czernią i chłopstwem. Stary Miłoszu widocznie się gotowało i burzyło już coś, choć wstrzymywał się z mową. Niekiedy oczy z krwawymi powieki podniosły się i wąs siwy zakąsał. Ręka wychudła, ogromna, jakby z samych kości złożona, którą na kolanach trzymał, dygotała niecierpliwie. Na ostatnie pytanie, wyzywająco rzucone, buchnął nareszcie. Ręka się podniosła. Z wami ani z nimi trzymać nie chcę, krzyknął gwałtownie. Znać was nie chcę, nie znam. Stoi was tu dwóch zdrowych i żywych przede mną, a gdzie synowie moi? Jakeście ośmielili się wejść tu wy? Wiecie, że ojciec mojego syna zabić, drugiego oślepić kazał? Przyszliście mi przypomnieć, że ja krwi dzieci moich winienem jednego z was kazać ciąć tu i zaraz, a drugiemu wyłupić oczy i rzucić je psom. Oba synowie Chwostka, szczerwieniwszy się, chwycili bezmyślnie za miecze u pasa. Spojrzeli po sobie strwożeni nieco. Stary też patrzał na ich twarze młode, kwitnące, na oczy jasne, i gniew a żal opanowywały go coraz mocniej. Młodzi kneziowie milczeli. Wy mnie tu na moim podwórku przychodzicie rozkazywać, mnie zmuszać, wy mnie? Starszy z gniewu pokraśniał cały. Mam to prawo co ojciec, zawołał nogą tupiąc w ziemię i czoło dumnie podnosząc do góry. Wołam was na wojnę za nasz i wasz własny ród. Ojciec mój kazał zabić syna twojego, bo mu się burzył i powstawał. Oślepił drugiego, bo szedł za nim i robił toż samo. Łaska, że mu życie zostawił. Miłosz nagle dźwignął się z ziemi, róg miał za pazuchą. Podniósł go do ust i zatrąbił. Ze wszystkich stron podwórza czeladź się zbiegać zaczęła. Chwostka synowie niepewni, co się stanie, dłońmi tylko cisnęli miecze, ramię do ramienia się przyparli. Twarze im pobladły nieco. Przodem biegł stary smerda kneziowski, oczyma przerażonymi patrząc, co się z panem jego działo. Miłosz stał i drżał, rękę wyciągnął ku młodym i ukazując ich,
Wołać począł głosem zmienionym. Związać tych ludzi i rzucić do lochu, do lochu. Nas wiązać? Wrzasnął starszy, rzucając się ku Miłoszowi. Ty byś śmiał? Samiście szukali tego. Oddaliście się mi w ręce, abym pomścił synów moich. Krew ich żąda waszej. Jeden z was zginie, oślepnie drugi. Odwrócił się ludziom nadbiegającym, ręką ich wskazując. Związać ich do ciemnicy. W mgnieniu oka czeladź się na kneziów rzuciła ci barkami, oparwszy o siebie, dobyli mieczów i stawali do obrony. Wtem jeden z pachołków rzucił się na ziemię i za nogi chwyciwszy, obalił młodszego, drudzy za ręce ich już chwytali. Powstał krzyk i wołanie. Związano obu mimo oporu leżących na ziemi. Ze dworu na hałas ten powybiegały niewiasty, służba, z najdalszych kątów wysypało się co żyło psy. Ujadać zaczęły. Niedźwiedź zaryczał, spinając się na łapy. Dwóch kneziów wiedziono do ciemnicy. Była to nie izba, ale jama, na pół w wałach, w pół pod ziemią wygrzebana dylami, ostawiona, ciemna, którą drzwi ciężkie zamykały jak studnie. Długa szyja od mięścia schodziła w dół do wilgotnej pieczary. Chwostka synów na ręku niosąc, popychając, ciągnąc, pomimo rzucania się i oporu rzucono do głębi i natychmiast zawalono drzwi, na które ciężki kamień się potoczył. Wrzawa nagle ustała. Stary Miłosz począł chodzić po podwórzu, koszulę szarpiąc na piersi, dysząc i jęcząc straszliwie. Tarł czoło i łamał dłonie. Wiatr długą, siwą brodę mu rozwiewał. Zdawał się walczyć z sobą. Niekiedy wypogadzała mu się twarz, to dziczała, zasmucała i rozjaśniała. Myślał o pomście za własne dzieci, ale ci, na których chciał się pomścić, to były wnuki jego, sieroty bez ojca i matki. Gdy Miłosz rzucał się tak, zbierając się co chwila, zawołać hulem dla spełnienia wyroku we dworze, mimo ciszy panował niepokój i trwoga. Ludzie knezia poznali dzieci ostatniego pana i choć spełnili na nich, co im rozkazano, przerażeni byli. Przelękli tym, co uczynić musieli. Litość się w nich obudziła. Wszystek dwór Leszków trzymał sercem z ich sprawą. Niewolniczo posłuszny, niewolniczo też przywiązanym był do panów. Szemrano dziwnie, z dala spoglądając na Miłosza, który wielkimi krokami pod dębami chodził, sam coś mówiąc do siebie. Hula, którego też Obrem zwano, stał już z dala, czując, że może być potrzebnym. Sam kneś Miłosz wzrost miał ogromny i siłę. Nie jeden ród wówczas nią słynął, ale hula, oprawca wszystkich we dworze, przechodził wzrostem i mocą. Mówiono, że był potomkiem tego rodu Obrów, co niegdyś byli ujarzmili Dulebów i znęcali się nad nimi, niewiasty ich do wozu w sobie wprzęgając, aż póki z tych nieszczęśliwych zrodzeni właśnie ich potomkowie nie zwyciężyli i nie odegnali precz najezdników. Hula Obr zaledwie na pół był człowiekiem, więcej obłaskawionym zwierzęciem, jak niedźwiedź, co się u nóg starego Miłosza wylegiwał. Do żadnej izby w niej iść nie mógł, póki się nie nagiął na poły. Wóz z sianem brał na barki i nosił go jak drugi wiązkę siana. Zwierz mu się nie oparł żaden, a ludzi gniótł w garści jak słomę. Cały, gęstym włosem obrosły, ledwie potrzebował okrycia. Żywił się najczęściej mięsem surowym, a zimą sypiał w śniegu. Najokrutniejszy spełnić rozkaz było dla najmilszą zabawką. Zamiast mowy mruczeniem jakimś się odzywał, niezrozumiałym i śmiechem. Na grodzie hula zastępował wielu, bo ani koń zdziczały, ani żadne stworzenie straszne mu nie było, byle je mógł pochwycić. Kneś już oczy zwracał na Obra, a ten stał niespokojnie, spoglądając ku niemu. Skinienia mu tylko było trzeba, czekał. Trzy razy Miłosz głowę ku niemu skłonił, a słowo mu na ustach zamierało. Wtem do wrót gwałtownie się dobijać poczęto i wołanie za nim słyszeć się dało, aby kneziów wydano. Straż nad bramę, wyszedłszy, ujrzała z lasu ciągnący oddział silny, który się powiększał coraz. Po strojach i orężu poznać było łatwo Niemców, pomorców, kaszubów i domowników, Leszków
zmieszanych z nimi. Krzyki coraz silniejsze słychać było, domagające się kneziów. Miłosz miał ochotę kazać obrowi zdusić obu i trupy ich wyrzucić za wrota. Co chwila tłum oblegający rosnął, oddział w lasach ukryty na dane hasło. Ściągał się i zewsząd opasywał grodzisko. Stojący na przodzie groźno dopominali się dwóch panów swoich. Załoga, która powybiegała na okopy obyczajem ówczesnym, poczęła rozmowę i łajanie wzajemne. Starszy Smerda, z przerażeniem spojrzawszy, co się pod zamkiem dzieje, pobiegł do Miłosza, aby mu oznajmić, że całe wojsko u wrót stało, że obronić mu się nie będzie podobna. Ale stary, nie ulękwszy się wcale, sługę przekleństwem odegnał. Nadbiegła żona, przyszedł oślepły Leszek do ojca, nikt z rozwścieczonym starcem mówić nie mógł. Przypomnienie dzieci, pragnienie zemsty zaostrzało. Nie śmiał jednak wydać rozkazu, który mu błądził po ustach. Wieczór tymczasem zapadał, mrok nadszedł i stojący poza okopami, ciągle wykrzykując, poczęli się kłaść obozem pod grodziskiem. Z obu stron nie rozpoczęto kroków zaczepnych, nie rzucił się nikt, bluzgano tylko nawzajem wszetecznymi słowy. Noc nadeszła czarna, której gwiazdy rozjaśnić nie mogły kneś. Nic nie powiedział jeszcze, lecz obr zawołany stał za nim i patrzał mu w oczy. Smerda już nocą przyszedł nad wrota i krzyknął starszyźnie domagającej się wydania Leszków, że jeśli się na gród targną, głowy ich natychmiast spadną. Mimo ciemności cała załoga uzbrojona na wałach się rozłożyła. Byli to ludzie, co od dziadów w służbie urodu Leszków z niewolnikami porodzeni, nawykli do nich, patrzali na to, co się działo, starych żałując czasów. Ci, których teraz miał Miłosz, pamiętali ojca Pepełka i służbę swoją na jego dworze. Miłosz surowy był, obawiano się go, życie tu było nędzne i nieznośne. U wrót nocą zaczęły się nieznacznie złajań, szepty i namowy do zdrady. Gdy Miłosz jeszcze, chodząc z dala, burzył się, bijąc sam z sobą, co pocznie, pomści się czy puści wolno, ludzi mu przekupywano, aby otworzyć wrota oblegającym. Nad ranem wszystko ucichło, zdało się, że z obu stron znużone gromady posnęły, gdy cicho rozwarły się wieżeje i gromadka zbrojnych, a za nią cały tłum gęsty wpadł i wtłoczył się na podwórze. Chrzęst wrót, które cisnąc się złamano, obudził starego Miłosza. Gdy on z obrem i garścią wiernych ludzi, których miał przy sobie, posuwał się z oszczepem ku wnięciu, gród już był w rękach pomorców i Niemców, z wrzawą i krzykami biegnących w podwórze i zalewających grodzisko. Ktoś odwalił kamień od lochu, w którym zamknięto młodych kneziów i wypuścił ich z ciemnicy. Ciżba zdziczała, rzuciła się rżnąć i mordować mściwie. Pierwszy Miłosz stary padł, przebity dzidą. Stojący przy nim obr, kilku ludziom porwawszy ich czaszki opnie dębów, podruzgotał, ale jego w końcu przywaliła kupa nadciągających pomorców i na ziemię obalonego zamordowała. Inni wpadli do dworu, gdzie ani niewiastom, ani dzieciom nie przepuszczono, plądrując razem, zabierając łupy, nim by kto ognia podrzucił. Ranek wstał nad krwawym polem trupami zasłanym. Zdrajcy nawet co wrota otworzyli, gdy się rozwściekła ciżba. Pozabijani zostali, nie żywiono nikogo. Dzicz pijana śpiewała i cieszyła się swojemu zwycięstwu. Dwaj synowie Chwostka stali pod dębami wśród trupów, bladzi i przerażeni jeszcze niebezpieczeństwem, z którego ocaleli, i nieszczęściem, jakiego ich zuchwalstwo stało się przyczyną. Ze dniem dopiero dostrzegli, iż ich Bumir i inni Leszkowie, krewni ich, którzy im towarzyszyli, opuścili ich i znikli. Zrozumieli, że to zwycięstwo i pomsta krwawa była klęską. Ostatni, co im posiłkowali, odstąpili od nich. Zostali sami z garścią Niemców i z najemnikami, którzy się na nich też rzucić mogli. Podwórze zamkowe wyglądało straszliwie jak pobojowisko.
Kupami leżały rozrzucone ciała odarte, wśród nich osobno widać było siwobrodego Miłosza, starą jego żonę, ślepego Leszka, pobite psy, zgniecionego obra, niedźwiedzia, w którym tkwiło kilka oszczepów. Wysoko na dębu gałęziach latały popłoszone gołębie i dwie sroki skrzeczały. Resztki załogi, która się po kątach skryła, wyciągano i wiązano kaszuby skrępowaną powrozami białkę. We łzach pokrwawioną, ocaliwszy, prowadzili w ofierze zwycięzcą. Padła biedna przy trupie Leszka na ziemię, twarz zakrywając rękami, i ryczała płaczem okropnym, grobowym. Dzicz już wyciągała precz juczne konie łupami, obciążona zdobyczą, wyśpiewując radośnie. Wśród starych dębów płonęły spustoszone dwory. Dawano rozkazy do pochodu, tłum powoli wylewał się z okopów na równinę. Długim sznurem płynął przez wrota, wchodząc i niknąc w głębi lasu. Naprzód się cisnął tłum gęsty, potem przerzedzone kupy, na ostatku pijana ciżba, po kilku i pojedyncze zbóje, którzy się schwyconą zdobyczą dzielić nie chcieli. Ostatni jeszcze przeciągnął wybitą przez pole drogą i zniknął w lesie. Z drugiej strony z gąszczy ślepy gęślarz wyszedł z chłopięciem, którego ku okopom wiodło milczące. Wiatr niósł mu spaleniznę ze zgliszcza. Stanął we wrotach, kij jego dotknął leżącego trupa. Chłopak przytulił się doń drżący i płakał. Stary Miłosz leży z piersią rozbitą. Ślepy Leszek zakrwawiony, trup na trupie żywego nikogo. Gęślarzowi zadrżały nogi, siadł na kamieniu we wrotach. Dłoń jego sama strun szukała, ale usta pieśni wyjąkać nie umiały. Zawodził tylko. Gdy na gniazdo piorun pada, czego grom w nim nie wybije, to się samo w nim zajada i swą własną krew wypije. Kiedy na ród wyrok padnie, że ma szczeznąć marnie ziemi, brat na brata rękę kładnie, ojciec źre się z dziećmi swymi, bez pogrzebu w polu leżą, krucy ciała poszarpali, kości ich wiatr poroznosi i pamięć ich wsiąknie w ziemię.